jesteśmy w okresie pandemii koronawirusa, to tyle osób przyszło i wzięło udział. Wszyscy z Państwa są zwycięzcami, bo wszyscy wzięli udział. Ja tak jak byłem młodszy, to 50 kg brałem na plecy. Przy młodce musieliśmy biegać z workami do komory. Panie pośle Jutrowicz, czytałem wcześniej, skąd są nasi uczestnicy. Wszystko to wskazuje, że ten bieg etnoński wychodzi poza granice miasta i powiatu mieleckiego, bo mamy i z Limanowej, mamy i Sandomierza, mamy z Stalowej Woli, mamy z Dębicy. To oznacza, że trzeba zwiększyć środki i moce, żeby kolejna ta tradycja już była mega huczna na całą Polskę. Będziemy wspierać. Myślę, że będziemy szukać dalej sponsorów, będziemy wspierać, ponieważ słyszę, że większość jest z powiatu mieleckiego w Podkarpacie, ale są osoby z całej Polski. To naprawdę znaczy, że zasięg jest bardzo duży i należy się z tego bardzo, bardzo cieszyć, że chcą przyjeżdżać do Mielca, żeby brać udział w tym biegu Hetmana. I tu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim organizatorom, bo naprawdę bez organizatorów, bez pana Damiana, Jakuba Cenny, bez całej ekipy, tutaj pana Tomasza Łępy, którzy się tutaj włączają, bez mediów, no naprawdę byłoby ciężko, bez całego stowarzyszenia. Właśnie Prawda i Pamięć, tutaj jest Adam Gryczman, który się cały czas mocno włącza z całą ekipą, tutaj kolega Wąs, tak samo Jurek i wszyscy po kolei, także bardzo, bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za tą organizację, za to, że się włączacie, że poświęcacie swój czas, a jesteśmy teraz właśnie w tym weekendzie, kiedy wczoraj obchodziliśmy setną rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, było też Bożynki, Matki Polskiej Zielnej, Niebożycia Najświętszej Maryi Panny, ale również obchodziliśmy święto Wojska Polskiego, także jesteśmy w pięknym weekendzie, mamy co świętować, także bardzo, bardzo się cieszę.